Dzień dobry. Witam Was w programie, którego wyjątkowo nie prowadzę. Dlatego oddam głos do studia w Podziemiach. A bardzo elegancko, gdzie <noise> <noise> już nie trzeba Cię przedstawiać jednym słowem. Zadziało się. Człowiek tak. orkiestra. Człowiek orkiestra. To sobie nawet. Dokładnie, no, człowiek orkiestra to powiedzieć o Tobie mało i masz się bardzo wielu zadań. Jesteś jednym z najbardziej charyzmatycznych dziennikarzy, ale jednocześnie najmniej polaryzujących opinię publiczną w naszym kraju. Tak sobie przynajmniej myślę. No i Marcin udowadnia, że no, trzeba być ekshibicjonistą, żeby osiągnąć sukces, prawda? Marcin Prokop, naszym gościem. Nie trzeba. No, jak idziesz do lekarza, który cię bada, albo idziesz do restauracji, w której kucharz podaje ci wykwintne danie, to niekoniecznie musisz wiedzieć, z kim sypia, albo jakiego ma psa, albo jak wygląda jego żona i czy jest nadal jego żoną. Te wszystkie informacje też nie powinny mieć znaczenia w przypadku ludzi, którzy robią media, tak jak my. No, jesteśmy ludźmi od konkretnych zadań, którzy przychodzą żeby sprzedać dobre emocje, albo złe czasami, w zależności od tego, czym się parają. I to, co jest poza tą e, teatralną kotarą, za którą się chowamy, kiedy kończymy robotę, to już powinna być nasza sprawa. Oczywiście tak powinno wyglądać życie idealne, wiadomo, że tak nie jest, ale można próbować tę kotarkę bardziej zaciągać niż ją rozszerzać tak, żeby każdy mógł ci zajrzeć do wnętrza. No ale też tak do końca tego nie ukrywasz. Przez to. No wiemy, kim jest twoja żona, rodzinę, córkę, psa. Widujemy ich w mediach społecznościowych, więc to nie jest skryte, tak zupełnie pod kopułką, ukryte i no, we, bez dostępu. Trudno mi e, nakłaniać moją żonę, która jest niezależną osobą, e, <noise> e, mającą e, też swoje własne życie, żeby nie prowadziła swojego Instagrama, okay. czy żeby nie dzieliła się swoją w sensie pasją. Mam taką, że można to wypośrodkować, nie trzeba gdzieś e, uciekać zupełnie przed tymi mediami, można to robić w jakiś taki e, zdrowy sposób, złoty środek znaleźć, żeby nie dawać wszystkiego, a sobie spokojnie żyć. Tak, ja też nie, nigdy nie miałem takiej potrzeby, żeby y, nadmiernie się odsłaniać, bo traktuję swoją robotę jako pewne teatrum, w którym mamy aktorów, którzy spełniają poszczególne role, i kiedy ich rola się kończy, chcą wrócić do swojej własnej rzeczywistości, niekoniecznie zapraszając tam za sobą wszystkich, a dzisiejsze czasy nas y, przyzwyczaiły do tego, że. E, jesteśmy w stanie zajrzeć przez dziurkę do klucza, przez Instagrama, Facebooka, przez inne media społecznościowe, właściwie w każdy zakątek w większości osób publicznych. To, to można nazwać mnie dziadersem albo boomerem, ale to nie jest mój świat. Ale można też na tym sporo zarobić. A lubisz pieniądze, nie kusiło cię to nigdy, że to spieniężanie życia rodzinnego jest dosyć popularne w. A 2020 Mam na szczęście trzecie. inne źródła zarobkowania, <laughs> które też są niezależne od mediów i to mi też daje taki komfort, że nie muszę robić desperackich ruchów, a czymś takim byłoby żerowanie na prywatności mojej rodziny, co też jest drogą w jedną stronę, bo kiedy już uchylisz Rąbka jednej, drugiej czy trzeciej tajemnicy już nie ma powrotu. Czyli dasz palec, a zjedzą całą rękę. No z... na ręce nie poprzestaną, obawiam się. Może to być co kto lubi, słuchaj. Natomiast... Obgryzą ci też paznokcią. Też, na przykład. E, ale słuchajcie, zaczęliśmy troszeczkę od tych też i dobrych emocji, więc e, m, pociągnijmy troszkę ten wątek. Co Tobie na przykład sprawia dzisiaj największą przyjemność w życiu? Dużą przyjemność sprawia mi bycie samemu. E, o dziwo, ponieważ w tej pracy, którą wykonuję i wy też. Przepraszam, że tak uwspólniam nasze doświadczenie, ale zakładam, że. że macie podobnie, no wymydlamy się e, publicznie. To znaczy, dajemy z siebie nie, różne emocje, które musimy w sobie odtworzyć potem, żeby mieć z czego czerpać. No nie można, jak Salomon z próżnego, nalewać, bo nawet jemu się nie udało, więc, żeby móc ten dzban. W jakiś sposób uzupełnić i, i, i mieć się czym dzielić, muszę się wycofać. I te momenty wycofania sobie bardzo cenię. Lubię sobie po prostu pobyć sam na spacerze z pieskiem w lesie albo ze słuchawkami patrząc gdzieś e, z tarasu w siną dal, albo leżąc na kanapie i patrząc w sufit. To są momenty, kiedy z zewnątrz wyglądam jak warzywo, które właśnie odłączyło mózg e, od całej reszty systemu. Ale wbrew pozorom e, to jest bardzo pożądany stan. Może Właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że masz w głowie, w głowie jakąś skończoną liczbę kropek różnych myśli, różnych doświadczeń, które przez rzeczywistość są cały czas potrząsane i układają się, jak w kalejdoskopie, w różne wzory. I żeby one się ułożyły w nowe wzory, trzeba na moment przestać tym trząść. Trzeba pozwolić tym fusom opaść, i wtedy nagle okazuje się, że masz. Czystą przestrzeń, żeby na niej znowu coś sobie naszkicować. Właśnie, bo to jest takie medytacja trochę bardzo. Tak, medytacja jak nic, ale to jest takie trochę mm, trudne właściwie, dlatego że ludzie ambitni mają także trochę im apetyt rośnie w miarę jedzenia. I tak obserwując twoją karierę, mam trochę takie wrażenie, że wiesz, e, ty naprawdę w wielu zadań się imasz, dużo rzeczy w swoim życiu robiłeś i. To nic, to tylko szumka, ja, tak. na szczęście nie moja. Nie, 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 ja sobie zabiorę nikt nie widział, nikt mnie nie zna. W każdym razie i masz się tych zadań bardzo wielu, w związku z czym może być tak, że te styki masz w pewnym momencie przypalone i że musisz trochę oczyszczać tą atmosferę wokół siebie, bo inaczej człowiek oszaleje. I czy miałeś takie momenty, kiedy ten apetyt twój troszeczkę cię przerastał? Miałem momenty, kiedy e, działo się za dużo e, na różnych polach, i przepalenie styków e, doprowadziło między innymi do tego, że miałem problemy ze snem. <laughs> nie jestem jedną z tych osób, które teraz będą was zadręczać opowieściami o swoich chorobach, bo uważam, że nie ma co swoim prywatnym błotem ochlapywać innych. No Tak, e, ale ta bezsenność ale, jest też takim efektywnym. To no. plagą, która e, dotyczy bardzo wielu ludzi. I to, że o tym mówię też jest. E, też jest sposobem na to, żeby podzielić się rozwiązaniem. Rozwiązaniem nie jest tylko łykanie prochów, nie jest tylko e, zadbanie o odpowiedni balans farmakologiczny, ale też jest umiejętność wycofania się, zrobienia kroków wstecz. E, zapomnienia o FOMO, o tym, że gdzieś, gdzie nas nie ma, na pewno dzieją się rzeczy, które są tak wartościowe, że jak przy nich nie będziemy, to coś strasznego stracimy, czy coś wielkiego stracimy, stanie się coś strasznego. Więc umiejętność odmawiania, odpuszczania, rezygnowania to jest coś. Co musiałem sobie w życiu zbudować, bo kiedyś tego nie miałem. Brałem wszystko, jak leci, bo uważałem, że jak ja tego nie zrobię, to ktoś inny to weźmie. A może już kiedyś do mnie nie zadzwonią, a może jak dwa razy powiem nie, to za trzecim razem wybiorą kogoś innego, więc to wszystko było też budowane na jakimś podłożu lękowym. A... No to w jakim momencie doszedłeś do takiego punktu, kiedy pomyślałeś, że Ej, dobra, mogę wyluzować, to nie ucieknie. Mam już taką pozycję, że nawet jak tego nie wezmę, to za chwilę przyjdzie coś innego, może lepszego. Myślę, że ten moment, e, przed chwilą e, opisałem, moment, kiedy zaczynasz spać po godzinę, dwie na dobę, kiedy f, zaczynasz funkcjonować jak żywy trup, kiedy rzeczywistość zaczyna się przerastać, kiedy na zewnątrz musisz się uśmiechać, jak w piosence zespołu Queen, de, gdzie masz makijaż i piękny e, biały uśmiech, a e, nim e, pod makijażem spływają łzy, które połykasz, bo nie chcesz, żeby świat cię widział w kiepskiej kondycji e, i w ten sposób jeszcze nakręcasz e, to, Koło, że tak powiem, samo zagłady. Więc moment, w którym zaczynasz się zastanawiać, czy rzeczywiście to, co robię, warte jest takich emocji, warte jest przeżywania pewnego rodzaju cierpienia, yy, i dochodzisz do wniosku, że, że nie, że chcesz robić w życiu rzeczy, które dają ci radość, które są fajne, które cię sycą, które nie tylko zapełniają twoje konto, ale też dają ci poczucie sprawczości tego, że wymyślasz jakiś projekt, robisz coś z niczego i dowozisz to na swoich warunkach. Więc dzisiaj dla mnie ważniejsze jest to poczucie niezależności, że robię rzeczy, które ja chcę, w sposób jaki ja chcę, a nie te, których ode mnie oczekuje świat. No Ale to znaczy, bo... że pracujesz no. dzisiaj mniej niż kiedyś? Pracuję e, inaczej. E, pracuję m, na pewno bardziej efektywnie. Bo nauczyłem się pewne rzeczy robić szybciej, odpuszczając y, w pewnych momentach oczekiwania wobec samego siebie. Nie muszę być, y, mogę na tyle zaufać sobie, że nie muszę być do każdego elementu swojego życia idealnie preprogramowany, super przygotowany i y, zaplanowany. Wiem, że mogę sobie pozwolić na to, żeby puścić lejce i y, zaufać fenomenowi chwili i umiejętności spontanicznego tańczenia. Więc jestem trochę jak jak Agustin Gurola, który zna ruchy czaczy, ale jak wychodzi na parkiet, to też kręci bioderkiem w swoim własnym rytmie, w zależności od tego, jak go sytuacja poniesie. No właśnie, wiemy, jaki ten życiowy parkiet potrafi być, natomiast... Śliski. Dokładnie tak. Ma, umiesz te grać. <laughs> no w każdym razie, mimo wszystko tych zadań masz bardzo dużo i właśnie nie musisz pewnych rzeczy robić, no bo nie musisz prowadzić tylu ilu eventów, ile prowadzisz w ciągu roku, a wszyscy wiedzą, że robisz ich bardzo, bardzo dużo. Teraz I ja... już mniej niż kiedykolwiek. No tak, ale mimo wszystko jest ich bardzo dużo i ja wiem, że to jest tak, że ludzie po prostu bardzo cię chcą, jakby to jest bardzo prosta e, odpowiedź, ale z drugiej strony na przykład udzielasz też wywiadów. To nie jest coś, czego nie robisz, a nie musisz tego robić, bo promocyjnie nie jest ci to w tym momencie do niczego potrzebne. Ale Czerpie, z tego przyjemność. Gabrysia zrobiła research, podobno nie gadasz z kobietami prawie wcale. No, że ja mnie tak zapraszają. Okay. E, I wtedy my wjeżdżamy. Nie, ja po prostu nie lubię rozmawiać z mediami, które, e, które mnie odpytują, które nie są zainteresowane rozmową, pójściem za... Za flow, tym, żebyśmy coś wspólnie przeżyli, żeby to była jakaś wymiana, tylko przychodzą z karteczką z pytaniami, które ze sobą się zupełnie nie łączą. Czyli jak spędzi Pan święta w tym roku? Odpytując się w jednym tylko celu, po to, żeby zdobyć pożywkę złożoną z dwóch, trzech smacznych kąsków, które potem, oczywiście, przetworzone przez machinę różnych plotkarskich portali trafiają. Na srebrnej tacy, jako, jako taka pasza dla głodnego sensacji tłumu, który się tym potem żywi, nawet często nie wiedząc, że, że łyka towar trzeciej świeżości i, i mocno podrasowany różnymi polepszaczami smaku, bo też wszystkie clickbaitowe tytuły, które potem. Zaczynasz zgłębiać, wchodząc w artykuły, które sugerują, niosą ze sobą jakąś sensacyjną treść. Marcin Proko pilnie wyznał, że nie wyprowadził psa na spacer. Nagle się okazują wielkim rozczarowaniem. A ja nie chcę w tym uczestniczyć, więc gadam z tymi, którzy rzeczywiście chcą rozmowy, a nie. Kontentu. A nie... Kontentu, tak, tak, mhm. tak. A na ile jakby dużą rolę y, odgrywa w tym swoim takim, no, nazwijmy to mindfulnessie Twoja żona? Bo jednak umówmy się, to jest tak, jakbyś miał, znaczy może i tak, może nie, prywatne warsztaty w domu i że czy czerpiesz wiedzę od Marii, która jednak uczy jogi, która y, uczy oddychania, wszystkiego tego, co sprawia, że człowiek może dobrze spać, może troszkę się ogarnąć. Jeśli tak, to to się dzieje bardziej przez osmozę, przez bycie z tą osobą, niż przez świadome zaangażowanie w to, co ona robi, bo... Nie, nie, nie się to za głowę, A? dokładnie. Nie, nie to, z głową to jest tak, że jak... E, pewnie nie jestem jedynym przykładem tego typu sytuacji, że jak masz w rodzinie specjalistę od czegoś... To nie korzystasz. ...to najczęściej szukasz e, ekspertyzy w tej dziedzinie i tak na zewnątrz. E, moja córka dorastała w domu dwujęzycznym, bo kiedy Maria się sprowadziła do Polski, to rozmawialiśmy Częściej po angielsku niż po polsku, potem ta proporcja się zmieniła. E, I mimo tego, że rozumie wszystko w języku angielskim, potrafi mówić, e, bo też złapała to z powietrza, to przy mojej e, żonie rzadko się po angielsku odzywa, bo uznaje, że ona jest tak, e, tak w tym dobra, jest takim autorytetem, że próba nawiązania konwersacji byłaby jak rywalizacja. A ona w tej rywalizacji tak by na końcu przegrała. Więc ja mam podobnie. Jakby wiem, że moja żona jest tak wyspecjalizowana we wszystkich technikach, o których wspomniałaś, że gdybym nagle ja zaczął robić przy niej psa z głową w dół, to nieświadomie no, stałbym się pośmiewiskiem. A właśnie, a jak to jest z tym twoim ego? Bo domyślam się, że na przestrzeni lat to się też bardzo zmieniało, ale w momencie, w którym zaczynasz osiągać taki sukces, jak ty, jaki ty osiągałeś, takich osób nie ma zbyt wiele, wielu w kraju, moim zdaniem przynajmniej, to jednak to ego może się zacząć zmieniać. Czy twoja żona na przykład tępiła to ego albo miała na to jakiś wpływ? Bo cytując Vito Bambino, coś czuję, że ciężko z tobą być. Nie wiem, czy ona tępiła, czy ja sam tępiłem, widząc, że ego jest toksyną, która bardziej jest szkodliwa niż pomocna, bo jest czymś, co wyobrażam sobie, jako balon, który napompowany oddziela cię od świata, że ludzie zaczynają przyglądać się tobie, przykładając twarz do tego, do tego balonu i widzą on po drugiej stronie jakąś zniekształconą postać, którą nie jesteś, to po pierwsze, po drugie. Ja jestem wbrew pozorom i temu, jak czasami mnie ludzie odbierają dość pokornym człowiekiem, znam swoje miejsce i wiem, że gdybym miał w życiu na przykład mniej szczęścia, nie trafił na odpowiednich ludzi, nie znalazł się w odpowiednich sytuacjach, nie wykorzystał tych sytuacji tak, jak mi się to udało, gdybym popełnił kilka błędów po drodze, które mogły się zdarzyć, nawet niezawinionych. To nie byłoby mnie dzisiaj w tym miejscu. To nie jest tak, że ludzi zdolnych, potrafiących podobnie ogarniać rzeczywistość jak ja, jest mało, może nie, jest, nie są to rzesze, ale na pewno gdybyśmy zrobili uczciwy casting w Polsce, to byśmy znaleźli takich prokopów wielu, tylko że nie wszyscy nie mieli... Nie zgodzę się z Tobą, Marcin, i to Jesteś nie dlatego, że jest, właśnie nie do tego, że jestem bardzo miła, ale to jest coś, o czym się mówi w branży, że Ty tak naprawdę nie masz konkurencji, że wiesz, oczywiście... No za... Wajda było, ale... <laughs> Ale już nie, już nie masz konkurencji. No, Idąc ja. tym tropem. No, ale wiesz, to, to też nie, zobacz, internet jest tak demokratyczny, że nie sądzisz, że z takiego YouTube'a już dzisiaj wyrosłoby paru takich prokopów, gdyby naprawdę gdzieś byli i mieli takie e, aspiracje? Być może, ale. No to już nie jest tak, że masz tylko telewizję i naprawdę musisz się tam dostać, musisz ciężko pracować, przejść przez te wszystkie szczeble, wszystkie media tradycyjne, w których ty byłeś i robisz karierę. Tylko dzisiaj tę karierę może zrobić każdy. No jak jest ktoś fenomenalny, to myślę, że szybko zaskoczy. Jest co, i taki nie, bo żeby znaleźć się na radarze MAS, żeby trafić do, do, do odbiorców, których. Usadzimy po drugiej stronie internetu, czy, czy gdziekolwiek, to trzeba mieć jeszcze w sobie ten pstryczek, e, który ja nazywam e, psychopatyczną osobowością, bo ci, którzy chcą być widziani, którzy chcą e, występować przed kamerą, czy, czy stać się osobami publicznie znanymi. Mają w sobie zawsze jakiś psychopatyczny rys. Mówię o nas wszystkich, o was, o mnie, bo nie jest normalnym to, że człowiek e, zastawia w e, pewnym sensie, w hipotece, swoją anonimowość, swoją prywatność, swoją możliwość wycofania się, schowania, bycia jednym z tłumu. W zamian za różne apanaże, które łączą się z tym zawodem, który uprawiamy. Więc trzeba mieć w sobie jakiś rys albo ekshibicjonisty, albo trzeba mieć w sobie. Znaczy, jakąś, jakiś masochistyczny wiesz tak, element się wystawiać na ocenę. Tak. No, tak. ja, ja na przykład uważam, że. Jakbym się miał teraz samoanalizować, analizować, że. Yy, to, że trafiłem do mediów, było efektem mojej raczej chronicznej nieśmiałości no, niż to samo. ekstremetyzmu. Absolutnie, to jest, jest zabawne, że tak. bardzo często tak jest, <noise> naprawdę, że to jest jakiś taki miks ekstrawertyków i e, introwertyków, e, którzy w życiu na przykład prywatnym czegoś, nie wiem, nie, nie zrobią, nie zadzwonią, nie, nie zabukują stolika, tylko musi Ale to robić na zobaczysz czerwoną lampkę przed kamerą. A właśnie. <noise> tak. I tacy ludzie no. trafiają na wizję. Tak, rzeczywiście, ja gdzieś tam od początku przerabiam moją nieśmiałość. To jest nieprawdopodobne w ogóle. No Więc tam się jest. udało ten pstryczek włączyć e, i stać się e, aktywnymi, jakby medialnie. Trafiliśmy na radar gdzieś tam do ludzi, ale jestem przekonany, że jest mnóstwo osób, które tego pstryczka nigdy nie włączą, a gdyby to zrobiły, to spokojnie mogłyby się w tym odnaleźć. No, Więc nas tak. od nazwijmy to sukcesu często dzieli jeden drobny element, i uważam, że miałem szczęście, że te elementy w moim życiu gdzieś tam zagrały. Bo to, co robię, nie było nigdy dla mnie oczywiste. No, jestem bankowcem z wykształcenia, pracowałem w banku, miałem być finansistą. Jak, w ogóle jak się stało? Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości. Jak to się stało w ogóle? To tak się do tego nie, nie, nie kleisz. Jak z się z to stało? Jak to się stało w twoim <laughs> życiu? Wydarzyło się kilka rzeczy. Po pierwsze, skończyłem liceum i trzeba było nerwowo podjąć decyzję, mm. dokąd na studia. Dzisiaj dzieciaki mogą sobie odpuścić. Rok czy dwa i nic im się nie stanie, no bo rodziców stać na to często, żeby e, był ten materac w domu, że nawet jak nie studiujesz, to możesz jeszcze poszukać, pojeździć po świecie i pozostanawiać nad sobą. E, w, za moich czasów ten komfort e, mieli nieliczni, bardzo nieliczni. Ja nie miałem, no, musiałem pójść do tak zwanej dobrej pracy, żeby się utrzymać, a w tamtych czasach dobra praca to było albo zarządzanie, albo ekonomia, albo zostanie prawnikiem. Naprawnika no prawnika tak, ja byłem za głupi, zawsze, uh -huh. nie lubiłem się uczyć na pamięć tysięcy stron e, kodeksów, które potem bym odtwarzał na egzaminach. E, a ekonomia zawsze mi się kojarzyła z takim klimatem typu Michael Douglas, film e, wiesz, Wall Street, mm -hmm. Greed is Good, e, Buraczkowy Garnitur, Street, Złoty Rolex, <laughs> tak. Miałem takie poczucie, że jak skończę te studia, no to trafię do takiego świata z bajki, gdzie będę miał szofera i, i będę zarządzał z dwudziestego piętra rzeczywistością. No, trafiłem do Kubika w jakimś banku, gdzie zajmowałem się wklepywaniem do Excela różnych nieistniejących, nie, nie, nieistotnych cyfr, których znaczenia nie rozumiałem i wysyłaniłem ich obok do kolegi, który wklepywał kolejne i wysyłał do następnego. Więc takie poczucie Monty Pythonowskiej pracy przy taśmie, która ani nie ma początku, ani nie ma końca, ani nie ma sensu. E, więc dość szybko stwierdziłem, że to nie jest moje miejsce. Mm -hmm. I co zrobiłeś? O Dużo rzeczy, Byłeś które e, spowodowały, że mnie stamtąd usunięto. E, no między innymi e, nie potrafiłem obsłużyć kserokopiarki, e, która zjadła bardzo ważną umowę kredytową którą miałem powielić w kilku egzemplarzach. Maszyna tę umowę zassała, ale już jej nie wypluła, bo nie odklipsowałem kilkudziesięciu stron spiętych zszywaczem, więc ksrekopiarka nie bardzo wiedziała, co z tym zrobić, więc się poddała. Czyli poległeś na pracy, która nie była stricte bankowa? Hmm, poległem na najprostszej możliwej pracy po zaparzeniu herbaty. No ale wyrzucili e, wy cię z tego banku i co? Jaki, jaki był twój kolejny ruch Wdro na drodze Bezrobocze. ku szczęściu? Zawodowemu, e, i Dużo wolnego czasu, e, który spędzałem na zamartwianiu się, jaka będzie przyszłość, na litowaniu się nad sobą, biedny Marcinek, nikt go nie chce, e, nad zastanawianiem się, skąd wezmę naftę do mojego piecyka, e, który grzał mi w zimie w moim skromnym mieszkanku na warszawskim Grochowie, które miało dwa pokoje, ale byłem w stanie ogrzewać tylko jeden, bo nafta była droga, a piecyk dużo jej zużywał. Więc w jednym pomieszczeniu miałem lodówkę i trzymałem tam żarcie, bo oczywiście lodówka przestała działać, a nie stać mi pół na nową. A w drugim pokoju spałem i się dogrzewałem. Jednocześnie cały czas moje ubrania tą naftą przesiąkały i pachniałem jak, jak starsza kobieta, która wyszła właśnie w palcie. Czemu starsza kobieta ko no? Starsza kobieta w palcie, która uchroniła je przed molami za pomocą naftaliny. Rozumiem. Bo młodsze kobiety już nie używały naftaliny, no, już miały to, specjalne no. kulki na mole. A to bardziej serio wersja tej historii. To, tak wyglądało, tak. Siedziałem w tym, w tym mieszkanku i zastanawiałem się, co robić. No, i czytałem dużo gazet, dużo książek. Czyli to, jedno był gazet, moment, kiedy to, tak, to był ten moment, kiedy do machiny napisałeś? Tak, Jedną z tych gazet była machina. Napisałem do redakcji list, oddzwonili. I zostałem redaktorem i naczelnym. I zostałem redaktorem naczelnym po kilku latach. Tak. Prosta historia. To ona ma oczywiście parę różnych zakrętów, ale ponieważ już ją parę razy opowiadałem, no to nie ma no sensu, tak, żeby tak, tak, wasz tak. czas na to mi trężyć. No to... A jakie błędy popełniłeś na swojej drodze zawodowej największe, poza tym bankiem? Hmm. Parę razy byłem niewystarczająco asertywny i e, ładowałem się w projekty, które wiedziałem, że będą, e, że będą porażką, albo że, że, że są. Mm, no nie w moim stylu, nie w moim guście, a e, bałem się, że jak odmówię, no to no znowu właśnie. stanie się coś strasznego, mhm. że ktoś mnie nie polubi, albo ktoś będzie na mnie krzyczał, albo coś się więcej obrazi. Propozycji. Tak. Ale to jest taki klasyczny przy, przykład człowieka, który myśli o zadowalaniu innych w pierwszej kolejności, dopiero potem myśli, co on tak naprawdę chce, więc trzeba było się tego oduczyć. No i robiłem m.in. w TVP, e, gdzie też e, nasze drogi się, się skrzyżowały w pewnym momencie. E, robiłem programy typu Przebojowe Polki albo Prokopi Panny. To były. Rzecz, o której świat już dawno na szczęście zapomniał, i dzięki Bogu to był jeszcze czas przed eksplozją nie internetu. Na Niestety teraz rzecz jeszcze wy, wy, Więc tego te nawet nie ma. Ide, Te profile wyciągają takie na Instagramie, różne z e, e, archiwa otworzyli. Ja robiłam konkursy sms co też nie. nie. Pewnie no, też mi się zdarzyło ale... Pamiętajcie też o tym, że to trochę takie czasy były, że to też takie trochę było macanie się wzajemne między, nie wiem, wami a telewizją, to nie było takie oczywiste, że dzisiaj wszyscy jesteśmy bardziej świadomi, że jest więcej tych mediów, czy, e, czy mediów tradycyjnych, czy społecznościowych mamy jakby większy ogląd sytuacji, ale kiedyś to wszystko trochę jednak było no nie, takie. Nie też myślę, testowe. że jesteśmy w takim momencie, że możemy być bardziej asertywni. No to, to, to swoją drogą. I to, to, to jest ta, ta droga i to jest to, to szczęście. To swoją Poza drogą. tym wtedy też. E... Styl pracy w telewizjach był trochę inny niż dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy bardziej świadomi, jesteśmy już po rewolucji MeToo, po rewolucji e, wiesz, Walk, tak zwanej. E, czyli wszyscy wiemy, że, że toksyna w pracy e, niekoniecznie jest warunkiem osiągania sukcesu, a kiedyś utożsamiało się sukces z tym że ktoś cię miażdżył, ktoś cię niszczył, ktoś był efektywny, bo wyciskał z ciebie ostatnie soki, zostawiając tylko skórkę wiszącą. Jak przychodził młody na haczyku, do redakcji, to najpierw tak. musiał dostać w tak? Tak, tak, tak. I wszyscy się na to godzili, albo prawie wszyscy, no bo taki był standard i wydawało nam się, że tak trzeba. E, więc uczestnictwo też w takim procesie urabiania cię przez media Przypominało trochę fale w wojsku. Wchodziłem tam jako niewinny człowiek, który pracował sobie spokojnie w jednej czy drugiej redakcji, pisał sobie artykuły, miał miłych kolegów i koleżanki, którymi też przez moment współzarządzał. I nagle trafiasz do miejsca, gdzie przez 16 godzin nagrywasz 5 odcinków programu, orają tobą, ty już ledwo żyjesz, leżysz na ławce pod pod gmachem TVP i patrzysz w niebo, myśląc sobie, żeby już mnie stąd zabrali, a masz jeszcze dwa odcinki do nagrania. Jesteś na śmieciówce. E, jesteś na śmieciówce i jeszcze do tego nie masz nic do powiedzenia, bo reżyser czy producent mają pomysł na ciebie i chcą cię sformatować no tak. jak, mm -hmm. jak Pygmalion Galatea, a ty nie masz e, siły, żeby się przeciwstawić. Słuchajcie, to jest bardzo trudne, dlatego że są osobowości, które, okej, okay, no to może też w pewien sposób potem te osobowości weryfikuje, ale czasami bardzo ciężko się bronić przed takim ulepieniem, kiedy masz nad sobą ludzi, którzy Teoretycznie zjedli zębę na tym biznesie i ty w pewien sposób chcesz im zaufać. Więc to jest bardzo trudne, czasami z tego się wybronić. Trzeba naprawdę mieć taki mocny szkielet albo wizję tego, co się chce robić w przyszłości, żeby nie dać Dobra. się zmanipulować i ulepić. Trochę jak w branży muzycznej, chyba też. jak no którzy... A ty chciałeś być kiedyś gwiazdą roka? <laughs> Nadal chcę. E, <laughs> mimo upływu 30 <laughs> lat, wciąż nie porzuciłem tego marzenia, ale. Oprócz tego, że jestem świetnym słuchaczem i melomadem, to jestem fatalnym y, wykonawcą. Nie, nie Ale mam świetnie ty... nosisz koszulki wszystko. to. Dzięki, to przynajmniej to mi się udało. Nie mam cienia talentu muzycznego, mam, mam y, bardzo koślawy słuch, nie potrafię powtórzyć żadnego dźwięku czysto, więc już pogodziłem się z tym, że to się może nie że wydarzyć. To się nie wydarzy. to się może... Mhm. To się może się nie może wydarzyć, nie ale <laughs> okay. dopóki coś nie jest wykluczone, jest prawdopodobne. Poza tym w dzisiejszych czasach naprawdę wszystko można zresztą ty sztucznej chcesz? inteligencji Kiedyś zwłaszcza. też w Tafołanie, na językach, ciebie nagrywali jak ty śpiewasz. Tak, to pokazać, się okazało, że... że można. I no, mi można. Takiego... się okazało, że umiesz śpiewać, więc pewnie karierę byś że aga zrobiła. i tak jest pięć długości przede mną, jeśli chodzi o. Nie, śpiewać, nie. No. <laughs> o nie. Na pewno nie. Muszę odgrzebać te informacje. Ale wracając na moment jeszcze do tej myśli, którą rzuciłeś, że, że trudno dać się nie ulepić. To jedna z lekcji, które wyniosłem ze swojej przygody z mediami, jest niestety bardzo banalna, e, bardzo trywialna e, i operuje właściwie na pograniczu, e, na pograniczu e, takiego tandetnego coachingu, ale jakbym miał komuś powiedzieć jakąś jedną mądrą rzecz, to bądź sobą. E, sprzedawaj siebie, bo w mediach to jest jedyny tak naprawdę towar, którym, którym możesz dealować, jeśli zaczynasz wymyślać siebie albo Grać fałszywymi nutami albo ulegać jakimś presją, żeby być kimś innym niż jesteś w istocie, to publiczność jest na tyle czujna, mądra. Jest jak Kamerton, który y, kamerton wyczuwa fałsz. Nieważne. Tak, Dobrze to brzmi, to powiedzmy. Muzy muzycznie to tu. Tak, <laughs> nie, ale wiecie co, mi się od Poczekaj, razu Poczekajcie, no ale to no. też jest takie, w serio tak myślisz? Nie sądzisz, że w, jednak w naszym środowisku i w mediach jest bardzo dużo postaci, których wizerunek, ten, który y, mają medialny nijak się ma do tego, jakie Absolut, są w Absolutnie masz rację, tylko że często te postaci nie są w żaden sposób szanowane. Może są popularne. Dokładnie. Może mają zasięgi, ale ludzie często oglądają ich dla To nie są dla nich e, autorytety. Nie to, że ja aspirował do roli jakiegoś autorytetu, to żeby też tego tak nie zestawiać. Ale jednak e, mam te, e, ten, ten handicap, że tak powiem, że mogę ludziom prywatnie spojrzeć w oczy albo spotkać kogoś na ulicy, albo w samolocie, albo i w będę tą samą spojrzeć. osobą. Mhm. Która siedzi przed telewizorem. Nie mam, nie mam takiego filtra, że nagle wchodzę do mediów, jestem zupełnie inną postacią niż prywatnie. Co też ma taki wymiar bardzo praktyczny, bo nie muszę się zastanawiać nad tym, co zrobić, czego nie zrobić, co zaszkodzi mojemu wizerunkowi, co nie zaszkodzi. W po którego ty dzisiaj wchodzisz? Tak, jestem, mhm. jestem tym samym facetem, co jest zdecydowanie łatwiejsze niż próba zbudowania jakiegoś tworu który muszę animować. No tak, bo to, tak. Się, to się. Tak, to ten fałsz nie przechodzi często. Nie, nie przechodzi, przez... ale to jest dokładnie to, co ty potem mówisz, na no, spojrzenie w lustro i, i tak dalej, i tak dalej. To mi się od razu taki cytat przypomina Scott Power, która śpiewała Be True, cause a lucky You" penessed sad Zoo, czyli bądź prawdziwy, bo inaczej Właśnie zamknął się w smutnym zo. I to. wydłużyliście historię, nie Natomiast chodzi mi o to, że to jest naprawdę prawda, bo wtedy. Naprawdę prawda, bardzo ładnie to powiedziałam, ale w pewnym momencie trochę zaczynasz być takim cyrkowym zwierzęciem, no. Niestety. No, ale ty przeszedłeś, no, byłeś chyba we wszystkich możliwych tradycyjnych i mniej tradycyjnych mediach, bo mm -hmm. i w gazetach i w radiu i w telewizji każdej tak naprawdę. W internecie. No w, tak. w internecie, tak jak patrzysz z tej perspektywy, też jak, jak te media się zmieniały, to co myślisz o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj, gdzie jest dzisiaj telewizja, bo my wszyscy jesteśmy, tak jak piszesz zresztą na swoim YouTubie, ten z telewizji, ale teraz już też trochę z internetu, to tak jak mhm. my, gdzieś próbujemy tak, sobie tak, tak, zająć tak. to poletko małe przynajmniej, bo czujemy, że bez tego będzie trudno. Jak będzie wyglądała hmm. telewizja, jak widzisz przyszłość telewizji? Pytasz mnie specyficznie o telewizję. Specyf specyficznie o telewizję, bo zastanawiam się, czy w tej telewizji jest nadal siła. Dlatego, że jak popatrzyłam na odsłony e, Twoich Bałkanów, e, e, chociażby na YouTubie, no to mają m, m, wyższą oglądalność niż przeciętna, mhm. niż średnia oglądalność programów stacji tematycznej. To czy jeszcze telewizja jest silna? Na pewno telewizja ma e, jeszcze w tej chwili dużo większe możliwości. E, m, i zasoby kreowania treści, mhm. niż e, internet, który e, no wciąż uważam, że jest e, nazwijmy to na takiej skali prestiżu, e, jest jeszcze medium podrzędnym wobec telewizji. Dlatego, że e, telewizja. Y, rozsiewa sygnał szeroko i łapie często ludzi przypadkowych, którzy w internecie nie są tak łatwi do zarażenia Twoim kontentem ze względu na ilość informacji i ilość treści w internecie i cięcie zasięgów. Mhm. Czyli ja, mówiąc inaczej i, i jakby parafrazując tę samą myśl, tworząc moim zdaniem fajny i wartościowy kontent w internecie, którym chociażby są wspomniane przez Ciebie Bałkany, Docieram może tam do kilkudziesięciu, w porywach kilkuset tysięcy y, odbiorców. Ale takich swoich, bardzo ci, tak. tobie bliskich mam M wrażenie. Ale, wiesz? Takich, ale są, że... takich, którzy są sprofilowani tak. pod bardzo konkretne treści. Mhm. Gdybym to samo zrobił w telewizji, podejrzewam, że miałbym dużo szerszą publiczność. W związku z tym y, wyobrażam sobie telewizję jako taki obrzyn, który sieje śrutem szeroko i może ustrzeli niedźwiedzia, ale przy okazji 15 zajęcy. A w internecie jesteś dzisiaj bardziej snajperem. Musisz wiedzieć, Konkretnie do kogo i po co swoją treść kierujesz, bo inaczej możesz szerzej po prostu nie dotrzeć. Czyli ale mo, możesz zrobić dużo większe zasięgi, ale z drugiej strony, bo poprzedni, w poprzednim odcinku rozmawiałyśmy z Marysią Jeleniewską, e, TikTokerką e, 21-letnią. Wszystkie płyty mami. <laughs> Wszystkie TikToki. Która sama przyznała, że jednak telewizja jest cały czas e, jest e, tym magia? prestiżowa, że mhm. jest, jest w niej magia i że jednak e, ci młodzi ludzie z internetu nadal aspirują do telewizji. Myślę, że e, powód jest zasadniczy, e, chociaż coraz mniej coraz mniej e, widoczny być może z punktu widzenia e, postronnego obserwatora. Tym powodem jest filtr, który jednak telewizja nakłada na to, kogo wpuszcza na antenę. No jednak nie każdy może wystąpić w telewizji, wbrew pozorom wciąż, chociaż widzieliśmy różne eksperymenty <grym różne <grym osoby, i różne osoby, których tam być nie powinno. E, no i one prędzej lub, e, lub później znikały z anteny, no bo jednak publiczność weryfikuje swoimi gustami to, kto się w tej telewizji utrzymuje, kto nie. Więc jest ten filtr wciąż, który kiedyś był dużo silniejszy. Jak pamiętamy jeszcze, ty jesteś za młoda, ale my pamiętamy czas. No TVP. Znaczy Akademia Telewizyjna, castingi. E, tak, Indii, trzeba było wiesz, robić kartę mikrofonową, trzeba było udowodnić, że potrafisz Ekranu. mówić, że nie seplenisz, coś tam, coś tam. Ja oczywiście sepleniłem, ale kupiłem sobie kartę mikrofonową, bo miałem kolegę, nie, żartuję, ale... No to pociągnąć ten fontejk, słuchaj. <laughs> <laughs> Zrobiłem ten nieszczęsny egzamin, który wydawał mi się już wtedy kompletnie idiotyczny. Był stresujący, nawet, był stresujący, ale, ale istniała jakaś, e, jakaś drabinka, którą tak. trzeba było przejść, żeby trafić na wizję. Dzisiaj każdy, kto ma telefon komórkowy i dostęp do internetu może być nadawcą. Może... Myślę, że w mediach publicznych już nawet nie trzeba mieć tej karty ekranowej. Od nie trzeba. Nie trzeba. E, no media sobie, publiczne kojarzę. rządzą się swoimi własnymi prawami. też Między innymi dlatego stamtąd e, uciekłem, e, mimo że pozornie w tamtym momencie było mi bardzo dobrze, bo miałem trzy programy na antenie. E, wszystko się zgadzało, byłem popularny, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast, e, ponieważ staram się działać dalekowzrocznie w, w swoich decyzjach, to wiedziałem, że Bycie na koniu, który wierzga tak, jak polityka mu tam batogiem zagra, jest po prostu niebezpieczne, że w którymś momencie wierz w nie tak, że cię zmiecie stamtąd, niezależnie od tego, jak jesteś dobry albo co sobą reprezentujesz, nie oceniają cię tam za kwalifikacje, tylko za to, w którym jesteś obozie. I chyba dobrze zrobiłem. A czy jest jakieś takie wyobrażenie, które albo miałeś, albo ktoś na przykład ci sprzedawał na temat telewizji i pracy w telewizji, które potem okazało się w pewnym sensie kłamstwem i zburzyło ci światopogląd, mm. że całe życie w coś wierzyłeś? Po czym się okazało, że to zupełnie nieprawda? Mm. Nie, ja chyba nie miałem żadnych złudzeń wobec telewizji. Raczej miałem przez wiele lat takie poczucie, że jestem dyzmą w tym medium. Czy takim który, imposterem niby. Człowiekiem, który jest tak naprawdę dziennikarzem piszącym. Przez wiele lat się traktowałem jako człowiek raczej pióra, czy tam raczej klawiatury, niż gadająca głowa przed kamerą, i przez kilka lat miałem takie poczucie, pracując w telewizji, że. To już jest ten moment, kiedy za chwilę ktoś przyjdzie i wygoni mnie z lasu. Przyjdzie ten leśniczy z dowcipy i powie: Dobra, już przesta przestajemy się bawić, że król jest nagi, bo nie miałem poczucia, że jestem w tym medium. Za jakieś zasługi, czy dlatego, że do niego przynależę, czy że o nim marzyłem i wreszcie moje marzenie się spełnia. Dla mnie to była zawsze krótkotrwała przygoda, która nagle się przeciągnęła na 20 parę lat. I dopiero relatywnie niedawno zacząłem o sobie, my o sobie myśleć jako o człowieku, który ma więcej wspólnego z telewizją niż, niż z czymkolwiek innym. Ale, to, to, ale poczekaj, to z czego to wynikało? Myślałem, że jakąś jednak. Niezbyt wysoką samoocenę, hmm. bo wcześniej mówiłeś o tym, że bałeś się odmawiać, że więcej ci nie zaproponują, stracisz. Teraz mówisz, że hmm. trochę e, czułeś się jak dyzma. Miał, to, to jak ty się trafiłem, ze sobą czułeś? E, trafiłem do miejsca, które nigdy nie było przedmiotem mojego zainteresowania. Telewizja nigdy w ogóle nie była okay. nawet w. E, na, na odległych krańcach skali moich marzeń. To była ostatnia rzecz, o jakiej bym myślał, bo zawsze się raczej kamery bałem. Jak wujek tam gdzieś po weselach biegał za mną i próbował mi VHS-em filmować, to byłem tym, który najszybciej uciekał przed nim i się przed nim chował. Nie lubiłem publicznych wystąpień, nie lubiłem zwracać na siebie uwagi. No, wszystko odwrotnie niż telewizja od ciebie wymaga. E, I ponieważ do pierwszej swojej telewizji, czyli do trafiłem kompletnie przez przypadek i to taki dość. Dość powiedziałbym wręcz niewiarygodny, to miałem poczucie, że jestem w nie swoich butach. Że jestem trochę takim trefnisiem, który nagle znalazł się na dworze, bo zobaczył dziurę w furtce i przez nią przeszedł, ale za chwilę przyjdą ci prawdziwi dworzanie i powiedzą. Nie tu jest, chłopcze, twoje miejsce. Po prostu nigdy nie miałem takiego poczucia, że to jest medium, w którym chcę się rozwijać. No dobrze, ale kiedy nastąpił taki moment, w którym poczułeś, że zagrzałeś właśnie swojego miejsca tam, że ci się podoba, że chcesz to rozwijać, no bo jednak jesteś już tam, no, wiele lat. Hmm. Pierwszy moment to był chyba sukces programu Mam Talent tak naprawdę. Kiedy okazało się, że dość ryzykowne połączenie dwóch ludzi z zupełnie różnych parafii, dosłownie, czyli mniejszy na którym wszyscy znowu nomen, nomen postawili krzyżyk, stwierdzili, że to się na pewno nie uda, że to jest głupi pomysł, no, ale Edward Miszczak miał swoje przebłyski geniuszu i to był jeden z nich, żeby zestawić ze sobą dwa bieguny i zobaczyć, jak między nimi płynie prąd. Moment, w którym publiczność nas kupiła. Ludzi, którzy niczego w tej roli nie udawali, bo Szymon był sobą, ja byłem sobą i graliśmy po prostu w otwarte karty. Nie hamowaliśmy się, nie daliśmy sobie pisać żartów, nie czytaliśmy żadnych scenariuszy, po prostu wchodziliśmy na antenę i jechaliśmy z głowy, czyli z niczego to, co tam się nam w tej głowie urodziło. I nagle się okazało, że ludziom się to podoba, że mówią, fajni jesteście, chłopaki, możecie zostać. To był taki moment, kiedy poczułem, że. Mm, że ja, jako Marcin Prokop, a nie osoba, która mhm. e, kreuje jakąś postać, tak jak wcześniej e, mi się zdarzało, e, że, że to jest moment, w którym już mogę zostać. Zostałem zaakceptowany. Że jest dobrze. tak. Że dobrze. A drugi moment, kiedy poczułem, że telewizja to nadal jest moje medium, e, nastąpił relatywnie niedawno, bo to było chyba z cztery lata temu, kiedy pojechałem do Stanów po raz pierwszy kręcić swój własny program, czyli Niezwykłe Stany Prokopa. Który był w 100% autorski, był czystą kartką, w którą też mało kto wierzył, bo jak przywieźliśmy materiały nakręcone przeze mnie i mojego brata do telewizji, to było wielkie zdziwienie, że w ogóle cokolwiek było nagrane. Ludzie przychodzili, cmokali i mówili: mmm, Słuchajcie, oni przywieźli dwa dyski, tam jest parę gigatowaru. No i nagle się okazało, że z tego można wygrzebać coś, co też się ludziom podoba. E, I takie poczucie sprawczości, które wtedy dostałem, że mogę wykreować coś własnego, nie muszę być najemnikiem, który wypełnia jakiś format. To był moment, kiedy postanowiłem zostać w telewizji dłużej, bo miałem też taki kryzys, kiedy już chciałem z telewizji znikać i zająć się innymi rzeczami, ale to gdzieś odświeżyło znowu tę lekko przygasłą miłość. A kiedy to, no, to było i czemu? Kiedy chciałeś zniknąć? No, Kiedy? No, 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 bo mnie to bardzo interesuje. Czy ma to też coś wspólnego na przykład z tym, że, no może nie, e, że Szymon Hołownia rezygnował z Mam Talent? No bo w pewnym sensie wy byliście tak bardzo blisko w tym programie i nagle troszeczkę jedno dziecko zostało na placu zabaw, a drugie poszło się bawić z innymi dziećmi w zupełnie innym departamencie. Mm, nie, nie. To akurat ta decyzja mnie wbrew pozorom niespecjalnie zaskoczyła, bo zawsze wiedziałem, że Szymon się oderwie od mm, Mam Talent i od pierwszej edycji właściwie on już się odrywał. To nigdy nie był do końca jego lot, jego program. Potraktował to trochę jako e, poligon doświadczalny, e, uczący go publicznych występów, zarządzania emocjami tłumu. Wszystkie te rzeczy, które dzisiaj chociażby w niedawnej debacie prezydenckiej, nie? czy przepraszam, parlamentarnej wykorzystał, przedwyborczej, to, to są rzeczy, których nabył w tym programie. Ja, ja patrząc na niego teraz, jak występuje jako polityk, widzę gościa, który no, jeszcze 15 lat temu był, przepraszam, Szymon kocham cię, ale byłeś drewnem, no, byłeś, byłeś pinokiem po prostu telewizyjnym. A teraz, telewizyjnym. To zamiatał. A teraz to e, jako człowiek, który się nieprawdopodobnie tak. szybko uczy, jest przeinteligentny i bardzo bystry, po prostu wszedł do programu, przez pierwsze trzy edycje obserwował, jak to się robi, z jakich to jest śrubek poskładane. Widziałem, że po prostu mapuje sobie tę rzeczywistość, i potem nagle, krok po kroku, edycja na edycję. Stawał się coraz lepszy, aż w którymś momencie właściwie to ja musiałem go ścigać, a nie on mnie. A ile lat razem pracowaliście przy W Mam talent 13. Natomiast wcześniej jeszcze się znaliśmy dość długo z rynku prasowego, bo pamiętam, że kiedyś podbił do mnie jeszcze w machinie, chłopak z Białego Stoku, mówiący jeszcze ze specyficznym akcentem śledzikową? Tak, który przedstawił mi się jako były zakonnik. Jako gorliwy chrześcijanin i człowiek, jakby z zupełnie innej bajki niż moja, który zaproponował mi tekst wcieleniowy o pracy w seks telefonie. Więc pomyślałem sobie, ciekawe, nie? jak taki typ. Włączony w krwiobieg czegoś, co zupełnie nie jest jego światem, z tego wybrnie. napisał super błyskotliwą rzecz, bardzo fajny materiał, który odbił się szerokim echem. A dalszy ciąg naszych losów był taki, że to było mniej więcej w okresie, kiedy machina miała już spore kłopoty finansowe i przestaliśmy płacić ludziom, bo nie było z czego. I przyszedł mi windykować. Któregoś dnia przyszedł taki wkurzony Hołownia do redakcji machiny, mówiąc, że mu dawał szybko te 700 zł, któremu jestem winien, bo już mu trzy tygodnie zalegam. Więc na spokojnie wziąłem go na stronę i powiedziałem, poczekaj chwilkę. Ja ci tutaj kogoś przyprowadzę. Posiedź tutaj. Straszyłeś go? Nie, nie, poszedłem po innego redaktora, po, po Artura, któremu e, zalegaliśmy nie trzy tygodnie, tylko pół roku i nie 700 zł, tylko 7 tysięcy. Pokazałem mu człowieka, któremu jesteśmy winni dużo więcej. E, żeby Aha. pokazać, że krzywda Szymona wcale nie jest taka dojmująca, jak mu się Czyli wydaje. Leka manipulacja a... była grana. A słuchaj, a zaskoczył cię sukces trzeciej drogi w wyborach? E, no, skłamałbym, gdybym powiedział, że nie, bo spodziewałem się, że wejdą do parlamentu i że e, osiągną próg, natomiast... Że... Ale od którego momentu się spodziewałeś? Bo do pewnego momentu nikt się tak nie spodziewał. A raczej ehm... wszyscy wieszczeli, że jednak bez tej jednej listy i że dużo krzywdy robią całej opozycji i tak dalej. Ehm, może powiem w ten sposób. Ja, ja bardzo e, ufam w ocenę Szymona. W sensie ehm. wiem, że to, co on robi, choć czasami... Może się wydawać kompletnie absurdalne, niezrozumiałe, że po pierwsze wynika z dobrych intencji. Wierzę w to, że on jest w polityce dla dobrych intencji. A po drugie, że on wie, co robi, że on raczej nie, nie robi ruchów przypadkowych. Oczywiście zdarzają się błędy, potknięcia wynikające z tego, że jeszcze nie do końca umie obsługiwać tę nową rzeczywistość i to jest normalne. Natomiast strategicznie ja mu ufam. Wiem, że to, co on planuje, ma sens. Więc jak wszyscy psioczyli, że nie przyłączył się do wspólnej listy. Koalicji Obywatelskiej, że przez niego przegramy wybory, i tak dalej. Ja miałem w sobie spokój na zasadzie, ja do końca może tego nie rozumiem, ale okay. ja mu ufam, wiem, że on dobrze robi. No i okazało się, że wyszło na jego. Oczywiście było wielkie ryzyko, no ale facet położył kochones na stole i okazało się, że są większe niż szarbuzy. No bo dla mnie to jest taka, taka historia trochę filmowa z taką transformacją głównego bohatera, gdzie do pewnego momentu wszyscy wieszają psy na tak. siłowni, niech jak to przez niego po prostu będzie koniec świata. I jakiś bo, ostatni sondaż e, e, poparcia partii politycznych, które już tam chyba oscylują w około 18%, trzecia droga, więc w ogóle brawo. Ale czy to są powody, dla których Ty, człowiek z zasady raczej nie angażujący się, e, mhm. postanowiłeś go jednak w tej kampanii wesprzeć? Ja nigdy nie powiedziałem, że będę na niego głosował, mhm. bo też e, mam taką no tak. zasadę, że pewnymi swoimi prywatnymi decyzjami czy przekonaniami się, się nie dzielę. E, czy opowieściami o chorobach. E, no chyba, że czasami uchyl rąbka. E, natomiast e, okay. poszedłem do niego na spotkanie, e, które odbyło się u niego na, na Facebooku i było transmitowane live, głównie po to, żeby e, wspólnie zachęcić ludzi do głosowania, okay. żeby osiągnąć efekt profrekwencyjny. I wyraźnie podkreślałem podczas tak tego tak spotkania, słuchajcie, głosujcie na kogo sobie tam chcecie, nie musicie na niego, ale głosujcie. No Jeśli... Ale jednak w każdym no, dokładnie Tam. to, samo chciałam powiedzieć. Czyli jednak troszeczkę jakby publicznie jest to trochę opowiadanie się. Wiesz, jak to jest, że dzisiaj e, ludzie często oglądają filmiki w internecie bez dźwięku, więc widzą ciebie i Szymona jest kampania. Wiesz o co chodzi? No, ale czy ja muszę odpowiadać za odczucia wszystkich kretynów, którzy wyciągają niewłaściwe no, wnioski. Nie. Wiesz, no ja robię swoje i to jak to zostanie zinterpretowane, to już jest. To już jest zupełnie inny temat yy, i nie chciałbym się powstrzymywać przed rzeczami, które uważam za słuszne, mhm. tylko dlatego, że będę się zastanawiał i drżał o to, jak to jeden z drugim, co nie włączył dźwięku w telefonie, zinterpretuje. Nie? To Ale i tak uważam, uważam, znaczy uważam, wszyscy pewnie uważają, że jesteś absolutnym mistrzem dyplomacji, bo oglądałam wiele Twoich wywiadów na przestrzeni lat i to naprawdę. No, nie da się w koci ruch, wiesz zapędzić. I wiesz, bywałeś nie, niejednokrotnie prowokowany do opowiedzenia czegoś więcej. I to nie chodzi tylko o twoje życie prywatne, tylko na przykład, wiesz, ile masz o naszą stację, ile masz pieniędzy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. jednak mimo to zawsze umiesz z tego wybrnąć. Więc jak nie w telewizji, to na pewno mógłbyś być dyplomatą. Proszę, spróbujmy. Co myślisz o tym, że Edwarda Miszczaka nie ma już w tv nie To jeden z Co myślisz o tym? Że Edwarda Miszczaka nie ma już w tv nie że no myślę, że odnalazł teraz nową Szczęście szachownicę gdzieś. w Polsacie i tam może Nowy grać piątek. zupełnie nowymi pionkami. Jako wytrawny gracz telewizyjny, pewnie jest szczęśliwy, że może sobie te partie rozpocząć od zera. Aczkolwiek wiem, że tam królowa się przesuwa na ostatnie linii. zagrażając. No ale też jest trochę tak, że przez lata uczymy się pewnych rzeczy, że tak jak powiedziałeś na początku, że można dać komuś palec i ktoś po prostu upierniczy po sam łokieć albo nawet więcej. Natomiast w pewnym momencie uczysz się stawiania granicy, uczysz się odpowiadania na wszelkiego rodzaju pytania, ile ci to zajęło? Czy od zawsze miałeś tak, że ty wiedziałeś, że musisz gdzieś tam tych granic pilnować? Myślę, że. Kiedyś byłem bardziej ufny, byłem bardziej niewinny, e, bardziej naiwny w relacjach z mediami. Wydawało mi się, że jak ktoś mnie zaprasza z moją rodziną na okładkę kolorowego magazynu, no to dlatego, żebyśmy mogli wspólnie, publicznie cieszyć się moim rodzicielskim szczęściem, że, że ci ludzie jakby są w pewnym sensie takimi moimi publicznymi znajomymi, którzy e, chcą. Trzymają żebym, kciuki. Tak, Przecież trzymają ze mnie kciuki, chcą, żebym, żebym swoją radość mógł objawić światu. A potem widziałem wiele razy, popełniając ten sam błąd, jak ta moja otwartość jest przemielana e, i przekształcana na medialne parówki, to takie raczej bezmięsne, tylko z wymion i trocin e, poskładane. I nie chciałem w tej roli występować, więc po prostu zamknąłem pewne drzwi i przestałem e, z wieloma mediami budować jakiekolwiek relacje, no bo nie chcę być dla nich pożywką, no tak, produktem. Hmm. Dostawcą paszy. Ro lubię rozmawiać, ale nie o wszystkim publicznie. Ale to jest też taki paradoks Prokopa. Słuchajcie, że z jednej strony jesteś, tak jak mówi Gabi, mistrzem dyplomacji, unikasz takich jednoznacznych deklaracji, a z drugiej potrafisz jechać po bandzie i też jest coś takiego, co gdzieś funkcjonuje myślę nawet. Myślę, że przy okazji dzień dobry TVN. Pro Prokopowi wolno więcej. Mhm. Tak to prawda. W prawdę. sensie, że możesz bardziej przegiąć w żartach. Możesz tak, to e, coś co innym by nie uszło na tobie ujdzie, bo Pro, prokop. <noise> Czyli mam papiery wariata, mówiąc krótko. Troszkę, troszkę <noise> chociaż nie wiem, czy to jest. Czy przy języku inkluzywnym nie, powinniśmy no nie, używać nie, nie, takich nie, nie, Ale chodzi o to, że, wy, że masz po prostu pewną pozycję, do której doszedłeś i jakby mhm. pewien tak. unikalny język, którym operujesz, którym ym, zaraziłeś swoją publiczność, który sprawia, że tobie jest wolno więcej, bo ktoś inny, ktoś z nas jakby rzucił takim żartem jak ty, to już nie byłoby tak wesoło. Myślę, że część odpowiedzi na to pytanie, które w zasadzie nie jest pytaniem, tylko stwierdzeniem, kryje się w tym, że ludzie odczuwają, mam takie wrażenie i taką nadzieję, że ja mam dobre intencje. Znaczy, ja nie mam w sobie złości, zazdrości, ja nie mam w sobie ochoty skrzywdzenia mhm. kogokolwiek, ja nie noszę tego w, w, w serduszku. I nie wplatam tego w swoją narrację publiczną. I nawet jeżeli czasami mi się zdarza z kogoś zażartować, czy jakiś zrobić przytyk, czy wbić komuś szpileczkę, to bardzo często y, mam wrażenie, że ta osoba. Czuję, że robię to bez chęci. Czy nie ma w tym rzucić po prostu? Tak. Tak, tak, tak. To jest zabawa. To mhm. jest jak dwa szczeniaki na, 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 na trawniczku w parku, które się szarpią i podgryzają, ale tak naprawdę się bawią. Ja nie jestem tym bulterierem, który biegnie z żółcią w oczach, Zniszczyć po to, żeby gryźć się w czyjąś tętnicę. <gry> Mnie mm. takie konflikty w ogóle nie interesują. Nie wiem, czy to e, New York Times, czy The New Yorker, już nie pamiętam, ale e, jakiś taki jest nowy termin uknuty, The Snail Girls. Snail Girls, dziewczyny ślimaki. O. To jest o generacji Z, a raczej, o, no tak, o, o, generacja Z, która, Gen Z, która prezentuje zupełnie inne podejście, ale to też jest trochę o tym, do czego chyba my dojrzeliśmy może wiele osób dojrzało, przywartościowało swoje życie w pandemii, gdzie nagle odkrywasz, że fajnie jest mieć czas na to, co ci w życiu daje satysfakcję i radość. To pewnie też trochę to, o czym ty mówisz, że, że nie tylko kultura z... zasuwać i być cały czas gdzieś tam. No bo naprzędzie. na koniec nie co chcesz udowodnić. Tak, nie? tak dokładnie. Zawsze tylko... ktoś będzie miał więcej od ciebie, zawsze ktoś będzie tak, lepiej od ciebie, tak, zawsze ktoś będzie tak. fajniejszy od ciebie. Tak. No to jakby ten wyścig się nigdy tak. nie kończy. To nie może być coś, co cię wartościuje. I te no. sneigers, które w pracy robią wystarczająco dużo, ale już nie będą zasuwały po godzinach, nie będą siedziały e, do północy, dlatego że e, szef by tego oczekiwał, bo nie muszą i nie chcą, bo chcą mieć swoje życie, bo chcą mieć czas na, e, na, na nie wiem, na partnerów, pieski, spacerki, e, pójście do kina. Czy to jest. E, e, czy nie żałujesz trochę, że my żyliśmy w innych czasach? Właśnie, że nas, na, na, nas ta presja jednak e, przez lata zjadała. Z lata 90. to już mm -hmm. ja myślę, że już ta presja, która powstała mm -hmm. w latach 90. Te korporacje oczekujące od ludzi, że się zaharują y, y, na rzecz, y, nie wiem, kogoś, kto na górze tak naprawdę zbierze owoce y, tej ciężkiej pracy, że, y, że kurczę, to nie fair było tak naprawdę. Nie fair. E, myślę, że odpowiedź. Dlaczego to się zmieniło, y, po części jest dość prosta, to znaczy my byliśmy pokoleniem, które wciąż budowało dobrobyt, którego nie wynieśliśmy z domu. Tak. Nasi rodzice nie mieli często możliwości, nawet mimo ciężkiej pracy, żeby zbudować sukces, mhm. no bo za komuny y, ciężko było, poza nielicznymi przypadkami, zacharowując się nawet y, mieć pieniądze, y, wiadomo jaki ten system był, więc my tak naprawdę byliśmy pierwszym pokoleniem pokomunistycznym, które Mogło e, ten deficyt nadrobić. Nagle chcieliśmy mieć to tak. wszystko, czego nam zawsze brakowało. Nie, nie było starego pieniądza w, u nas nie ma, więc tak, no, tak no, to poza jest, tym zobaczyliśmy możliwości. Majątków. Był taki moment w latach 90. Ja troszeczkę później zacząłem pracować, więc już było trochę trudniej, ale powiedzmy, że parę lat wcześniej wystarczyło, że znałeś trochę angielski, zaczepiłeś się w jakimś korpo tak. i właściwie po pół roku byłeś dyrektorem. I to następne pokolenie po pierwsze musiało już sobie radzić z frustracją, że żeby oni mogli zostać dyrektorami, to to pokolenie dzisiejszych 40-latków musi wymrzeć, no bo tak. zabetonowali e, sufit Co od prawda. góry. A po drugie zobaczyli, że często ceną za ten pseudo sukces wyścigu szczurów są jakieś patologie, nerwice, depresje, bezsenności, wszystkie rzeczy, które nie są warte tego trade-offu, który, e, który, który e, tamci przed tym dzisiejszym pokoleniem, czyli my, podjęli. Czyli zostawiliśmy zas zastawiliśmy, e, swoje szczęście prywatne, spokój, czas mm -hmm. w e, firmach, które dały nam UDę uczestniczenia w jakimś wielkim projekcie, w korporacjach, które dały nam poczucie przynależności e, i wspólnego celu, a tak naprawdę na końcu tym wspólnym celem był zysk paru osób, które siedzą na samym górze, mm -hmm. na samej górze. Ale to mm -hmm. takie oczekiwanie, że <laughs> Dobrze widziane było być pracocholikiem. Czy to nie jest fajna zmiana trendu, że dzisiaj bycie pracocholikiem przestaje być atutem? Zależy od osobowości, bo ja na przykład bym nie był w stanie e, nie być pracoholikiem. Lubię czuć się zajęty. Nawet jeśli wypoczywam, to bardzo szybko znajduję sobie coś, co. pozwoli mi na tym zarobić. E, na, nawet nie, co, co zajmie mi ręce po prostu. Kiedy wyjechałem z moim kolegą na wakacje, e, byliśmy e, wspólnie. Na Teneryfie i mogliśmy leżeć na słoneczku, opalając się albo nurkować, albo pływać na jakichś dziwnych urządzeniach, na których żaden z nas nie umie, ale tym większy fan, postanowiliśmy rozstawić kamerę i zacząć nagrywać nasze rozmowy. i Powstał z tego cykl, nazwijmy to podcastu, wideo, który obejrzało parę osób na krzyż i który nie miał nigdy żadnego komercyjnego wymiaru i który tak naprawdę nie służył niczemu poza tym, żebyśmy. Nie leżeli biernie i nie gapili się przed siebie, żebyśmy w jakiś sposób jednak zajęli nasze ciała i umysły czymś innym niż, niż bezczynność. No dobra, ale tych zajęć jest bardzo dużo, no bo tak jak Agnieszka wspomniała na początku, nie ma chyba medium, w którym cię nie było. Teraz też inwestujesz w nowe technologie, inwestujesz w różne firmy, jakby tych sposobów lokowania zarówno swojej energii, jak i pieniędzy jest trochę, więc tych zainteresowań też jest coraz więcej. Czy jest coś, czego jeszcze nie robiłeś, a chciałbyś zrobić? Nie. To nie jest podchwytliwe <laughs> pytanie. <laughs> Spodobało mi się być producentem, o. bo w tym roku znowu byłem w Stanach, tylko już teraz trochę większą ekipą, już nie tylko z moim bratem i zrobiliśmy program Niezwykłe Stany Prokopa, wersja czy tam sezon czwarty już na dużą antenę TVN, nie do której ze stacji tematycznych, więc też oczekiwania inne, trochę inna presja, inne uwarunkowania. E, było to dość stresujące, no bo to jest jednak trochę inna odpowiedzialność e, wziąć ze sobą drużynę i razem z nią coś zrealizować versus to, co robiliśmy wcześniej, czyli nas dwóch, dwie kamerki i co nam wyjdzie, to wyjdzie, nikt nie ma wielkich oczekiwań. E, ale dowiezienie tego projektu, zrealizowanie go e, od A do Z właściwie... Na waszych po, zasadach. Prawie że samodzielnie, mm -hmm. tak, na naszych zasadach, było dla mnie e, tak znowu... E, Przewiewem świeżego powietrza przez moją tak zwaną karierę, że stwierdziłem, to jest to, co chcę robić, to jest mhm. strona, w którą chcę iść. Oczywiście, na ile mi okoliczności pozwolą, bo y, ten program, nazwijmy go, jest programem autorskim, a gdybym miał teraz realizować program według wskazanych wytycznych, realizować jakiś format jako producent, to może ten fan byłby już trochę mniejszy. No tak. Ale mówiąc innymi słowy, e, myślę, że najbliższe lata to będzie taka grawitacja e, z, z tej strony kamery, gdzie mnie widać, na tą drugą, gdzie widać mnie już trochę mniej. To jest takie naturalne dosyć chyba w no, naszym no, zawodzie, tak. że chcesz spróbować, chcesz, chcesz stanąć po tej drugiej stronie, żeby mieć tę sprawczość. Tak, no jest też jakaś suma. Doświadczenia, którym się mogę podzielić, e, po tylu latach pracy w rozmaitych mediach, mm -hmm. myślę, że ogląd tego, jak to się robi, jak to się produkuje, z czego to się powinno składać, co się sprawdzi, co nie, jakiś mam. A po drugie, e, lubię, e, jak się okazało, układać e, pracę innym, lubię budować zespół. Rządzić po prostu. Rządzić, ale w takiej bardzo kontrolować eee, trochę demokratyczny sposób okay. nasza drużyna amerykańska liczyła w sumie cztery osoby więc to nadal był malutki zespół no tak. ale bycie z czterema facetami z których każdy ma swoją osobowość swoje ego swoje pomysły swoje fanaberie przez półtora miesiąca dzień w dzień spędzanie razem czasu w ekstremalnych warunkach bo czasami byliśmy na zdjęciach gdzie było 47 stopni Celsjusza nie Fahrenheita Mózgi nam się gotowały mieliśmy presję czasu presję okoliczności wiele różnych presji a mimo to udało nam się dowieźć wspólnie jakiś projekt do końca no to mi pokazało że, że mogę to robić że mogę pociągnąć ludzi za sobą którzy mi zaufają a o których ja też zadbam to powiedz opowiedz coś jakąś historię która zachęci nas do tego żeby wiosną bo jak rozumiem, to wiosną trafi na antenę wylosuj teraz którą historię chcesz coś ciekawego, bo jest chcesz, chcesz to, to jest bardzo ciekawego Szalony. Hmm, to może opowiem wszystkie, a wy sobie wybierzecie, którą chcecie. <grymne> Wspaniale. <grymne> Mamy jeszcze tylko 30, 25 minut. <grymne> no. <grymne> no, to jedno, jedna się zmieści. Zamysł tego programu był taki, żeby spotkać się z bardzo różnymi ludźmi, którzy mają swój pomysł na szczęście. Jakkolwiek są, chcą je sobie zdefiniować, to ja miałem tę definicję odkryć. I z, z założenie było takie, żeby to były postaci z całego spektrum różnych Różnych szalonych życiorysów. Więc to jest ciekawe, jednym... bo z tego co wiem, trafiłeś między innymi do więzienia, gdzie wykonywana jest kara śmierci. Tak. To jak się ma to do tego. do poczucia szczęścia? O, tak. No i to jest właśnie ciekawe, bo spotkałem się z 85-letnim byłym e, strażnikiem czy, czy, czy naczelnikiem więzienia, który też. E, Dawał sygnał Katowi do rozpoczęcia procedury kary śmierci. W ten sposób uczestniczył w 90 egzekucjach w ciągu swojej kariery, więc posłał do piachu całkiem sporą rzeszą ludzi. I spodziewałem się spotkania z kimś takim jak, jak strażnik z, z zielonej mili, e, czyli z sadystą, który czerpał jakąś perwersyjną przyjemność z uczestniczenia w tych wszystkich hardkorowych procesach. A spotkałem przemiłego, sympatycznego, ciepłego dziadka, który siedział z aparatem słuchowym, zagłębiony w swoim skórzanym fotelu i wyglądał, jakby przez całe życie pracował w Disneylandzie. Miał taką aurę człowieka, który absolutnie nie chciałby w życiu nikogo skrzywdzić. I skracając jego opowieść, bo też nie chcę tutaj opowiadać wszystkich niuansów, jego poczucie szczęścia polegało na tym, że po pierwsze starał się dać tym ludziom, którzy mieli trafić na szafot możliwość odkupienia swoich win, możliwość zrozumienia, gdzie popełnili błąd i, e, i rozliczenia się z, e, ze zbrodniami, które popełnili. Nie zawsze to się udawało, ale jak się udawało, to to go uszczęśliwiało. Po drugie, twierdził, że jako gorliwy chrześcijanin, co też stało według mnie trochę w sprzeczności mm -hmm. z wykonywaniem kary śmierci, ale i na to sobie znalazł swoje uzasadnienie, ale e, obcując z tymi ludźmi, którzy mieli za moment umrzeć, twierdził, że był... Najlepszym możliwym człowiekiem, na którego mogli trafić w ostatnim czasie swojego życia, bo traktował ich nie jako monstra, tylko jak ludzi e, traktował ich z szacunkiem e, traktował ich jako osoby, a nie jako bestie, które za chwilę e, trzeba będzie podłączyć do prądu albo dać im śmiertelny zastrzyk. I po trzecie, e, satysfakcją napełniało go też to, że że ludzie w więzieniu go, nawet ci skazani najcięższe zbrodnie, za jego postawę go szanowali. Że odczuwał ten szacunek nie tylko w murach więzienia, ale też poza nimi, bo w miasteczku, w którym to wszystko się działo, czyli w Huntsville w Teksasie, gdzie to więzienie się znajduje, w tym miasteczku jakieś 50% ludzi zatrudnionych w różnych biznesach to są ludzie, którzy wyszli z więzienia i nie mieli dokąd pójść. Więc zatrudnili się na lokalnej stacji benzynowej, w lodziarni, gdzieś tam, gdzieś tam i ci ludzie na co dzień spotykają swoich Strażników swoich e, przełożonych z więzienia. Więc teoretycznie mogliby wziąć pistolet i się zemścić, albo wbić im nóż pod żebro. No tak. A e, podchodzą do tego mojego bohatera regularnie i mówią: Dziękuję, że pan był, dziękuję, że mogłem na pana trafić. To, że to pan tam był, a nie ktoś inny, rzeczywiście spowodowało, że, że lżej mi ta kara minęła i coś na swój temat zrozumiałem. No i twist tej historii jeszcze był taki, że. <kuh> Uf, miły dziadzio chcąc e, po miłej rozmowie, aczkolwiek trudnej, e, pokazać nam coś wyjątkowego, powiedział: Słuchajcie, tutaj za, e, e, za moim domem, dwie uliczki dalej, jest taki cmentarz, którego nie znajdziecie na, e, na, na, na mapach Google, Cmentarz, na którym chowają ludzi, którzy zmarli w więzieniu albo którzy zostali straceni w więzieniu. I, i, I jeśli tam pójdziecie teraz o tej porze, to będziecie mieli bardzo piękne kadry, te nagrobki rzucają takie długie cienie i tak dalej. Więc mówię, dobra, no to pójdźmy nagrajmy tam parę przebitek. I szedłem na ten cmentarz z takimi wątpliwościami wciąż w głowie na zasadzie, no chrześcijanin, ale jednak kara śmierci, zabijanie ludzi. Wiesz, byłem taki przejęty mm, tym, że, 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 że no to przecież ostateczność, która czasami. Nie pozwala człowiekowi się zrehabilitować, powrócić do społeczeństwa i tak dalej, tak dalej. Byłem napełniony szlachetnymi ideałami i nagle staję nad jednym z tych grobów e, po to, żeby mój operator nagrał ładny obrazek, jakkolwiek to zabrzmi. E, na tym grobie są symbole: EX, czyli executed, podany numer, czyli jako który w kolejności w tym więzieniu pan był stracony, e, EC, czyli electrocuted, czyli stracony na krześle elektrycznym, jest imię i nazwisko na grobku. I sprawdzam w telefonie, może mi się wyświetli kto to jest. Mm -hmm. No i e, okazuje się, że wyświetla się cała strona z Wikipedii ze zdjęciem tego, który tutaj przede mną leży, który wygląda jak sympatyczny i owialny sprzedawca samochodów z lat 60. -tych. I jest opisana jego historia, co zrobił, że trafił na krzesło elektryczne. Może oszczędzę widzom mm waszego -hmm. programu no, tego, no, tego jakisprot nie popełnił, no, ale ma na sumieniu między innymi całą swoją rodzinę. Dziewięć osób. Które w okrutny sposób pożegnały się z rzeczywistością. I to jest taki moment, uchwycony zupełnie przypadkowo przez kamerę, bo nie wiedzieliśmy, co się kryje mhm. za tym nagrobkiem i, i jaka tam jest historia. Kiedy widać po mojej twarzy, że na ten jeden moment te wszystkie wątpliwości gdzieś ci odlatują. że Czyli zmienia się perspektywa totalnie? Że, że, że tak. Patrzysz na tę samą historię już z trochę, z trochę innej perspektywy i masz trochę inne puzzle w głowie. Więc ja nie chcę nikogo osądzać ani. ani yy... Ani nakładać swojej agendy na cudze przeżycia, ale myślę, że ten program będzie niósł jakąś wartość. No, będzie pokazywał różne oblicza szczęścia, które nie zawsze są najbardziej oczywiste. Po usłyszeniu y, takich historii, a jednak trochę ich zebrałeś, musisz też trochę oczyścić głowę. Czy są jakieś sposoby, hmm. które są na to, żeby potem się jednak z tego otrzepać? Head and shoulders. <grym> Polecamy. <grym> <grym> y ta, ta wizyta w Stanach tego mnie zmieniła. To wiem, że brzmi jako poważna, jak poważna deklaracja i jest takim trochę dociśnięciem pedału patosu do podłogi, ale mam poczucie, że wróciłem będąc trochę innym człowiekiem, bo z tych wszystkich historii, albo ich mnóstwo, kilkadziesiąt, ponad dwadzieścia, w sumie kilkadziesiąt, wyłania się jakiś wspólny mianownik tego, co to znaczy być szczęśliwym, co jest do szczęścia niezbędne. I z perspektywy to banał, ale jadąc tam nie, nie wiedziałem, że to odnajdę. Każdy z tych bohaterów, bardzo różnych od siebie, mówi, że najważniejsze to mieć ludzi wokół siebie, mieć społeczność, mieć, mieć e, zaplecze, bo nie jesteśmy wolnymi elektronami, które są w stanie osiągnąć szczęście w dążeniu do indywidualizmu, tylko jesteśmy się w stanie zrealizować w szczęściu w jakiejś wspólnocie, czy to są twoi przyjaciele, czy to jest jakaś szersza grupa, typu wspólnota religijna, cokolwiek. Sam nie jesteś w stanie szczęście osiągnąć, a jak zestawisz to, choćby z naszym biznesem, w którym jesteśmy, gdzie panują dokładnie odwrotne wartości, mm -hmm. promocja egocentryzmu, promocja indywidualizmu, e, ciągłe podstrywanie się, no bo to wiadomo jest w, 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 gra o sumie zerowej. Jak ja będę miał, to ty nie będziesz mm -hmm. miała, no bo ilość zasobów jest skończona. My jesteśmy będąc w show biznesie w kompletnie patologicznym tak. środowisku z tego punktu widzenia. Niby mamy wspólnotę, ale to jest antywspólnota. No Więc tak. Nagle, drugi teren mimo wszystko. E, tak, nagle poczułem, że, że tak naprawdę konfitury szczęścia są gdzie indziej. Bardzo piękne zakończenie tego spotkania. Słuchajcie, bardzo, bardzo dziękujemy, że do nas padłeś. Było nam niezwykle Dziękuję. miło. I pamiętajcie o tym, mniejszy człowiek tym gorszy. <głosy> Ej. <głosy> <głosy> to nie było tobie, Gabusia. <noise> dzięki, dzięki.